Hej, witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was dzisiaj w pierwszym odcinku mi na studiach, tak? Challenge zmienił lekko nazwę, ale to już jest nieważne. Opiszmy, o co chodzi w tym challenge, bo jest to challenge bazowany na modzie Get to College, do którego link macie w opisie, a jutro pojawi się filmik, jak go pobrać, bo jest to troszeczkę trudniejsze niż pobieranie innych modów. Ten mod w ogóle bazuje na dodatku Witaj w pracy, więc musicie mieć dodatek Witaj w pracy, żeby on działał. Przed nami jest akademik, w którym będzie mieszkała Mia, ale akademikiem zajmiemy się później. Ja tutaj puszczę czas, żeby nasi domownicy sobie tutaj rozmawiali i chodzili. Na razie to nas nie interesuje. Co do moda. Jest to mod, który umożliwia nam chodzenie na studia. Jak widzicie, tutaj po prawej mamy akademik. I mamy do wyboru trzy kierunki studiów. Mamy kierunek artystyczny, mamy kierunek muzyczny i mamy kierunek wychowania fizycznego. To są trzy kierunki, na które możemy pójść. I mamy trzy, właśnie też, w sumie cztery mamy uczelnie i każdy zajmuje się innym kierunkiem. Mia będzie chodziła na kierunek muzyczny. Właśnie tutaj dałem jej ten kierunek, podjąłem tak jakby pracę, bo tutaj się podejmuje to jako podjęcie pracy. I tutaj ona musi się nauczyć tych umiejętności i musi oczywiście studiować zadanie codzienne. To jest mniej więcej taka baza, podstawa tego challenge'a, bo on bazuje właśnie na tym modzie. Ale co do tego modu jeszcze, to ten mod trwa około 20 dni, więc ten challenge będzie też gdzieś mniej więcej tyle trwał. I ten challenge, jeżeli uda nam się zdać właśnie nasze studia w dobrej ocenie, to właśnie będziemy mieli promocję do czwartego poziomu kariery, które sobie po prostu wymarzymy, każdej kariery. Dobrze, i w ogóle z opisu tego modu wynika, że aby utrzymać dobrą ocenę na studiach, to trzeba przebyć kilka nieprzespanych nocy i naprawdę dać trochę wysiłku temu, żeby się pouczyć. To nie jest szkoła, jak wiecie, jak tutaj jest liceum i tak dalej, w Simsach 4, tutaj trzeba się faktycznie pouczyć i wysilić się, żeby mieć tą dobrą ocenę. Mija tam się wkurza, nie wiem, o co chodzi, ona jest materialistką, więc może dlatego. Ja jeszcze postanowiłem pójść o level do przodu i postanowiłem, że podejmę mi ją wyzwania chyba niemożliwego. Ponieważ wzięliśmy jeszcze drugi kierunek studiów z challenge'a Ultimate University Challenge, do którego macie link w opisie. I wzięliśmy kierunek studiów, który nazywa się Ochrona Środowiska. Czyli jest on drugim kierunkiem, gdzie musi ona się uczyć wędkowania, ogrodnictwa i fotografii. Czyli będzie uczyła się po prostu po 13, jak wróci z naszego kierunku studiów tego. Więc jest tutaj bardzo, no, ciekawie, interesująco tutaj. Interesująco będzie na pewno. Co do zasad challenge'a? No to do zasad challenge'a z modem, bo można sobie te challenge'e rozdzielić, ja te dwa challenge'e połączyłem. Idziemy na studia jako młody dorosły, albo wyżej. Bo na studia, jak wiadomo, chodzą osoby też również starsze. Więc nie ma co im zabraniać też chodzić na studia, prawda? I możemy podjąć się właśnie jednego z tych trzech kierunków. To do tego challenge'a Ultimate University Challenge. No to jeden semestr trwa jeden tydzień, dwa semestry to jeden rok. Dokładnie. I musimy się uczyć właśnie wędkarstwa, ogrodnictwa i fotografii. Wy macie linka w opisie tego challenge'a. Możecie sobie wybrać jako drugi kierunek, inny kierunek, jakiś typu, nie wiem, artyzm i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze mamy tutaj kolejną rzecz co do akademika. Za akademik płacimy pieniędzmi tymi, czyli to są pieniądze tylko mi. Ta trójka pozostałych simów nie korzysta z tych pieniędzy, to są pieniądze mi. Ona dostaje od rodziców. Widzicie, tutaj się niezła imprezka w ogóle już rozkręca. Tak, to są pieniądze od rodziców mi i ona płaci za swój pokój, który budowaliśmy my razem na livestreamie tutaj, jak wy wiecie zresztą, może ktoś z was pamięta, że budowaliśmy ten pokój na livestreamie i ona ma wynajęty pokój właśnie tutaj, więc ona będzie płacić rachunki. Każda z tych osób też płaci rachunki, tylko my po prostu tego nie widzimy, wiadomo. I jeszcze będziemy płacić co tydzień 1000 zł, 1000 simoleonów, znaczy się za studia. Także no będziemy musieli też zarabiać, nie wiem co Mia będzie robić, może będzie malować, może będzie gdzieś grać publicznie, żeby zarobić te pieniądze, żeby móc zapłacić za rachunki i opłacić studia. Oczywiście w najcięższym wypadku będzie mogła Mia zadzwonić do rodziców po jakąś tam pożyczkę, ale o tym na razie nie rozmawiajmy, miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy. I to jest chyba tak naprawdę wszystko, także Mia jest zatrudniona na studia, ja jeszcze pokażę wam na przykładzie innych simów, jak zatrudnić się na te studia, chociaż będziecie to mieli też jutro w odcinku o modzie, ale to już tam i tak wam teraz pokażę. Także tutaj, tak jak mówiłem, ten mod bazuje na modzie Witaj w pracy, więc aby dostać właśnie się na studia, musimy podjąć karierę. Zobaczmy, co lubi nasza Laila, czyli jedna z głównych bohaterek. Ona jest towarzyska, materialistka, romantyczka i urocza.
No to myślę, że ona powinna iść, jeżeli jest romantyczką, na studia artystyczne oczywiście, ponieważ no wydaje mi się, że ona by właśnie się artystycznie rozwinęła i byłaby dobrą artystką, może by fajnie malowała czy coś, nie mam pojęcia, ale no może tak. Także niech ona idzie na artystyczne studia, to są arts, jak widzicie, arts, studia artystyczne i design, także ona idzie na to. I tutaj mamy jeszcze dwóch kolegów, Logana, który myślę, że on idzie chyba na tutaj wychowanie fizyczne oczywiście, no bo jednak wygląda on mi na takiego, który lubiłby sport, więc zajmij ty karierę tutaj. A no i poza tym, my nie kierujemy tymi simami, ci simowie tak naprawdę nie są konieczni tutaj, oni są tutaj jako tako, żeby byli naszymi tutaj przyjaciółmi, żeby nie było tutaj smutno, także my nie będziemy nimi kontrolować, ja tylko im wybiorę kierunek studiów, on idzie na edukację fizyczną, proszę bardzo, a ty będziesz też szedł chyba na edukację fizyczną, co? Tak, możesz iść. Iść na edukację fizyczną. Niech tak będzie. No i to jest mniej więcej tyle, o co chodzi w tym challenge'u tak naprawdę. Jeszcze więcej rzeczy macie w właśnie Ultimate University Challenge. Ja oczywiście tych wszystkich zasad się nie będę trzymał. No i właśnie przedstawiłem wam teraz nasze trzy osoby, które są z nami w akademiku, ale ja potrzebuję jeszcze dwóch osób i tutaj macie szansę na to, żeby któraś z waszych simów pojawiło się w naszym tutaj challenge'u i też sobie studiowało. Także fajnie by było, gdybyście wysłali mi simy na hashtag kosmostudia, tutaj pojawia się wam jeszcze na ekranie w tym czasie, i napisali mi tutaj, co byście chcieli, aby ten sim studiował, czyli na przykład dajecie mi: najchętniej bym chciał, żeby była to jedna dziewczyna i jeden facet. Będę wybierał losowo, tak po prostu. No i napiszcie, co chciałaby ta osoba studiować. Czy chciałaby studiować jakiś kierunek artystyczny, muzykę, czy wychowanie fizyczne. I wtedy ja im dam studia, oni sobie będą tutaj z nami siedzieli. A ja będziemy po prostu się im przyglądać. Dobrze, także zaczynamy grę, bo jutro idziemy na studia. Jutro mamy o 8:00 pierwszy dzień. Tylko ja zablokuję tutaj mi drzwi, żeby nam tutaj nie wchodzili inni domownicy, bo to jest pokój mi i oni niech się tutaj odpierdzielą od nas, a my myślę, że powinniśmy w ogóle urządzić imprę. I chociaż nie mamy żadnych znajomych, ale urządźmy imprezę po prostu i potańczmy sobie troszeczkę i poznajmy się z naszymi kolegami z akademika oczywiście. Może popływajmy sobie nago z naszą trójką znajomych z akademika. Co wy na to, jak myślicie, czy oni się zgodzą? Dobra, idź ty dziewczyno. No jestem ciekawy, czy oni się zgodzą na to, żebyś biegać, pływać nago z nami tutaj. No jeżeli tak, to będzie dosyć interesująco. Ciekawe zapoznanie to będzie na pewno. No ale patrzcie, godzą się, nie? Także no Mia będzie sobie mogła pooglądać ciałka tutaj. Także będzie ciekawie. Serio, oni pójdą nago pływać? Także jak widzicie, to jest wypasiony akademik, więc będzie ewidentnie drogi, ale uhuhu. Patrzcie, jaki tutaj ten, no nieźle. No nieźle tu się, niezłe tu się rzeczy dzieją. Dobra, także jakby pływacie sobie nago, to sobie pływajcie. Chociaż Mia, widzę, że tutaj coś ubrałaś. No ale okej. Na pewno to będzie bardzo miłe zapoznanie się. Ochlap tutaj i tak dalej. Pobawcie się. Jak widzicie, Mia już chyba ma na tych facetów jakąś chrapkę, ale ja nie wiem, co ja mam o tym wszystkim myśleć tak w ogóle, bo kurde, dopiero co ona się urodziła, a teraz już mi tutaj flirtuje z facetami. Czy ona tutaj za któregoś powinna się złapać, czy nie? Coś nie umiem się wysłowić ostatnimi czasy. O, Mia tutaj gada o wampirach. Jak widzicie, ma chyba z tym Austinem. Austin? Chyba tak. A on tutaj jakoś flirtuje, no nie wiem. Dobra, tamten chłopak już sobie gdzieś poszedł. Logan, ty jesteś, muszę... A, ty już teraz na nago chodzisz w ogóle. Zobaczcie, jaki zadowolony jest. I masz kolczyki. What? Oj, masz w ogóle włosy na klacie. Ale what? Masz kolczyki. O co chodzi? Nieważne, nie wynika. Kolczyki z napisem boys. No dobra, może Logan po prostu nie lubi dziewczyn. Może tak chciał to nam pokazać. Nie wiem, czy ty masz kolczyki? Nie, ty nie masz, okej. To chociaż to... No, dobra, także czekamy do tego czasu, aż pójdziemy na pierwszy dzień. To będzie dzień zapoznawczy, więc będziemy tylko zapoznawać się z studentami z naszego kierunku. No i będziemy myśleć, co tutaj zobaczyć. Dzień następny to będzie dopiero jakakolwiek nauka. Na razie po prostu będziemy właśnie się zapoznawać tutaj, poznawać właśnie naszą uczelnię i tak dalej. Więc chciałbym dlatego was tam zabrać. I w ogóle to napiszcie, co sądzicie o tym pomyśle, co sądzicie o tym modzie w ogóle. Bo jest dosyć ciekawe, to wy mi powiedzieliście na livestreamie ostatnio o tym modzie, więc ja w ogóle wam bardzo dziękuję, bo bez tego moda byłoby 30 razy nudniej najprawdopodobniej na tym challenge'u, a teraz mamy co robić. Więc no, podoba mi się ten pomysł. Dobra, widzę, że oni tutaj sobie rozmawiają, ale dobrze by było, gdybyście już wrócili.
mija, tak mi się wydaje. Już koniec tego biegania nago. Ja wiem, że tobie się ci faceci podobają i tak dalej, ale weź ty się, dziewczyno, ubierz, bo to już lekka przesada jest, co tu się podziało. Trochę dobra, jest ubrana ona i jest głodna. To co ty na to, gdybyśmy zrobili tutaj... O Boże, święci, święto. Oni tak na nago będą chodzili teraz cały czas? No nieźle. Ale co ty na to, gdybyśmy właśnie jakieś jedzenie zrobili? Ale widzę, że oni robią sobie jedzenie tylko dla siebie. No nieźle. To fajnie było, gdybyś zrobiła dla nich żarcie. Podaj taco z tofu, nie wiem, na przykład. A to schowamy do lodówki. No i właśnie zrobimy też dla nich wszystkich. Bądźmy dla siebie koleżeńscy, także wiecie. Boże, dom wariatów. Wszyscy chodzą nago. Jakby to ktoś zobaczył, gdyby to twoja matka Zofia zobaczyła, dziewczyno, to by chyba, nie wiem... Padła na zawał, nie? Ale widzicie, Mija tutaj szaleje ewidentnie. Dobra, Boże Święto, on mnie przeraża, ten Kolo. Naprawdę. Ale dobra, myślę, że Mija on też trochę przeraża, także... No cóż, jest interesujące w ogóle, co tu się dzieje. Mija. Ja nie wiem, co to się porobiło, naprawdę. Oni cały czas będą mi teraz jedli, będą mi tutaj zostawiali syf. No ciekawie, no nie podoba mi się ten pomysł. I tak w ogóle, to na świecie chodzą jeszcze wasi simowie, bo jeżeli pamiętacie, to na live właśnie wprowadzaliśmy waszych simów, także miejmy nadzieję, że gdzieś na studiach zobaczycie, dojrzycie swoich simów tutaj, gdzie chodzą sobie gdzieś tutaj u nas po mieście. Miejmy nadzieję, że dacie radę ich dostrzec. Boże święty. I no usiądzie sobie, kurde, i nie powiem, co mu lata tutaj obok mi, i nie chodzą sobie obok niej autentycznie. Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje, nie, serio. Wszyscy nago. No ewidentnie samych świrusów mamy tutaj, nie? Także będzie tutaj dobra z nimi zabawa, ale jak to wiadomo, studenci, no nie? Jest śmiesznie. O, tak jak widzicie, w ogóle Mija ma chyba umiejętności, prawda? Patrzcie, no a fotografowanie na piątkę już, czyli jak jest... już ma tutaj jakieś plusy, nie? Ma też śpiewanie jakoś dobrze tutaj wyćwiczone, z tego co ja pamiętam, śpiewanie, no właśnie, ma na trzeci poziom, także Mija jest troszeczkę bardziej nauczona, ona się przygotowała na te studia, ale wiecie, poza tym jak tutaj Zosia cisnęła do odrabiania prac domowych i tak dalej, nie? Także no, nie ma się co dziwić, że Mija jest przygotowana do takich rzeczy, bo była ciśnięta przez własną matkę, no właśnie. Dobra, teraz będzie trzeba ich kłaść spać, no bo jutro mamy ważny dzień, mamy pierwszy dzień studiów, także Mija sobie pójdzie, wykąpie się później i pójdzie po prostu spać, żeby być wyspaną chociaż na ten pierwszy dzień. Później będziemy robić takie imprezy, że Mija na pewno nie będzie spała i jeszcze się będzie musiała dodatkowo uczyć, także nie martwcie się. A teraz będziemy się widzieli rano, kiedy ona tutaj się wyśpi. Dobrze, Mija będzie wstawać za chwileczkę, a ja chciałem wam jeszcze pokazać, że tutaj nad łóżkiem Mii stoją, znaczy wiszą jej rodzice, żeby ona pamiętała o nich i że patrzą, co ona tutaj robi. Oni patrzą, co tutaj się dzieje, Mija, więc ty musisz uważać. Także Mija zaraz nam wstaje i będziemy musieli ją ogarnąć i będziemy szli na pierwszy dzień studiów. To będzie interesujące na pewno. W ogóle faktycznie z tym Loganem jest coś nie tak, bo zobaczcie, on się nago położył do różowego pokoju, który miał być pokojem w ogóle naszej Laili. A Laila jest w takim bardziej męskim pokoju. Widzę, że tutaj, no ciekawie się naprawdę dzieje między nimi. Mamy ewidentnie bardzo kolorowych studentów i bardzo szalonych, także fajnych mamy właśnie tutaj w akademiku szaleńców. Także no, mam nadzieję, że mi się to podoba, że tutaj znajdzie sobie prawdziwych przyjaciół i będą długo żyli i szczęśliwie jako właśnie tutaj przyjaciele i takie, wiecie, studenckie przyjaźnie. To jest coś interesującego, prawda? Nie sądzicie? Dobra, w ogóle, czy mamy jakieś TV, żebyśmy mogli sobie na przykład z naszymi tutaj kompanami pograć na przykład w jakieś gry komputerowe? Ta chodzi nadal nago. Kurde, co za ekshibicjoniści, masakra. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, no nago przylazła, nie? Po prostu. Chyba ona uznała, że jak już raz sobie popływali, ten też. Raz sobie popływali nago w basenie, chociaż ty się ubrałeś? Tak, chociaż ty. To ona już może nago chodzić, ja nie wiem. No dobra, jak chcą chodzić nago, to sobie będę przeszkadzał, no. Ale widzisz, Mija, co ty zrobiłaś? Stworzyłaś potworów w ogóle. Aha, weszłaś komuś do pokoju, dobra. No i Mija sobie gra w Simsy, no to jest typowe. Zaczynają wszyscy pracę za godzinę, ja wiem, to znaczy pracę, to znaczy studia, dokładnie, także ja im to przyspieszę i już będziemy szli na studia, oczywiście tamtych sobie wyślemy w pojedynkę, a z Miją pójdziemy, boże, myślałem, że ona jest chora, ma takie tutaj coś, widzicie, takie pod szyją dziwnego, ale nie mam pojęcia, co to, opróżni, ha, bo to jest kawka, nie, kawki nie będziesz pić, dobrze, Mija, tutaj właśnie, jak widzicie, studia Mii zaczynają się właśnie teraz, czy chcemy dołączyć, oczywiście, że chcemy dołączyć, proszę bardzo. Okej, okay. Mamy pierwszy dzień studiów, witamy na uniwersytecie, tutaj się nauczysz wielu rzeczy, zdobędziesz wiele przyjaciół i wrogów. Bo oczywiście będziesz się uczył, bla bla bla, i to nie wszystko, jeżeli, oczywiście to jest bardzo ważna informacja, jeżeli uda ci się zdać studia, to będziesz
wypromowana do czwartego poziomu kariery. Każdej kariery. Jeżeli ten, jeżeli nie będziesz, po prostu, jeżeli fail, czyli jeżeli sfailujesz, jeżeli oblejesz studia, to po prostu stracisz wiele simoleonów. Więc to jest taka naprawdę pierwsza informacja tutaj. I proszę bardzo, w ogóle przebierz się dziewczyno. Zmień strój na ten. To jest nasz uniwersytet. Jest ogromny. Proszę bardzo. Wygląda właśnie tak. No i pokażę wam go, o co tutaj mniej więcej chodzi. Jesteśmy w muzycznych, na muzycznych studiach. Oni też są właśnie u siebie na studiach. I proszę bardzo, to jest nasz uniwersytet muzyczny. Tutaj są klasy, w których będziemy się uczyć czegoś o muzyce. Tutaj, jak widzicie, mamy instrumenty, wiele instrumentów. Tutaj też mamy wiele instrumentów, gdzie sobie wszyscy grają. Tutaj są simowie. Szukajcie waszych simów. Także jeżeli tu są jakieś wasze simowie, to mi piszcie. Tutaj mamy na przykład jakąś salę pielęgniarek, gdyby coś się stało. Tutaj mamy łazienki, tutaj kolejna sala, jak widzicie, to jakaś pani gra. Tutaj jest nasza koleżanka ze studiów, Awani na przykład, proszę bardzo. I tutaj mamy jeszcze gabinet dyrektora, kolejne łazienki. U góry mamy siłownię na przykład, gdyby ktoś chciał sobie tutaj się posiłować. Tutaj mamy stołówkę, gdyby ktoś chciał zjeść, łazienki kolejne z prysznicami. Tutaj jakaś biblioteczka mini. I gdyby ktoś się chciał zdrzemnąć, nawet jest tutaj, może dla jakiegoś kanciapka woźnego, nie mam pojęcia. I jeszcze jest basen, także jest to full wypas uniwersytet, nie ma na co narzekać. Jeszcze tutaj jakieś drzewa, tutaj można sobie posiedzieć, porozmawiać. Oj, nawet jakieś tutaj jest takie śmieszne, wygląda to, ja to zbiorę później. No i można sobie nawet grillka zrobić, gdybyśmy chcieli olać sobie na przykład, wiecie, studia. Także teraz musimy kogoś powitać. Pierwsza rzecz, to jest nasz pierwszy, tak jakby tutaj... O, tutaj jakiś pan Rockman, to może powitajmy tego Rockmana, Hamza się nazywa. Może zabawne powitanie. Co to na to? Zabawne powitanie, to powitajmy go. O jeny, no trochę groźnie on wygląda, ale powitajmy go. Przyszło tutaj dużo osób i no, czemu idziecie tą stroną? To ja nie wiem, ale okej, okay, idźcie tędy. Nie wnikam w to, co wy tutaj chcecie robić. Nieważne, dobrze. I porozmawiajmy sobie z naszym panem Hanzą, bo to jest nasz pierwsze właśnie zadanie na studiach. To jest taki dzień zapoznawczy, gdzie możemy się pochwalić umiejętnościami, jeżeli coś umiemy, a jeżeli nic nie umiemy, no to mamy... Dobrze, chat with your classmates. Dobra, czyli musimy sobie rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, po prostu znajomymi z klasy. Czyli tak, trzy razy z nim, każdego tak staram się tutaj troszeczkę zapoznać, chociaż oni tutaj brzdąkają i wy pewnie umieracie od tego dźwięku, zresztą ja też. No bo oni nie są najlepsi w tym, ale to jest właśnie po to, żeby się nauczyć, nie? Tutaj pani ewidentnie ma jakiś oryginalny styl. Mizuki. Na razie waszych simów nigdzie nie widzę, ale no nie wiem, zobaczymy. Może ich gdzieś zobaczymy jeszcze na mieście, to jest też bardzo możliwe. Dobrze. Porozmawiali wy. Dobra, już koniec. Teraz idź do tej pani, na przykład do tej blondi. Do tej pani blondynki idź i też sobie z nią porozmawiaj. Ask question. O, to jest nowa opcja. Ask question. Ona też dochodzi tutaj. Ask question. I też dochodzi opcja kolejna tutaj z wygłaszaniem mowy. Też będzie dzień wygłaszania prezentacji. Także wtedy też będziemy mogli sobie wygłaszać to i rozmawiać z innymi studentami. Rozmawiać o zainteresowaniach, technikach fitnessu, majsterkowaniu. No, porozmawiajmy sobie o takich rzeczach przyziemnych na razie. Na razie to jest tylko dzień zapoznawczy. Później będziemy mogli się troszeczkę pouczyć, oczywiście. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, czy będzie mieć dobrą ocenę, czy nie. Jestem sam ciekawy, czy Mia będzie tą dobrą studentką, czy będzie jednak tą złą studentką, która ucieka z zajęć, bagary i wiecie, nie? Jestem ciekawy, no naprawdę. Okej, weźcie tutaj sobie, pogadajcie. Widzę, że zaraz to się spełni. Okej, no i widzicie, już mamy prawie całe zaliczone studia, więc musimy znowu z nimi poczatować tylko 10 razy i będziemy mogli zająć się nauką. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. Poznajmy ich, będziemy się ich pytali, jak też o notatki, kiedy kiedyś sobie uciekniemy. Oni wyglądają przesłodko. To w ogóle wygląda fajnie. Wygląda naprawdę słodziutko. I w ogóle nikt z was nie ma rzęs. No cóż, trudno. No i porozmawiajmy z nimi jakoś tam parę razy. Porozmawiajcie o pracy, jaką będziecie mogli właśnie uzyskać po tych studiach, bo też się zastanawiam, bo tutaj w Zimzach nie ma żadnej takiej pracy, ale właśnie wiecie, Zosia z Kubą powiedzieli mi, że ona powinna iść w to, co jest jej pasją, nie powinna sugerować się tym, że gdzieś nie ma pracy, oni zawsze jej pomogą, ona powinna się sugerować swoją pasją i robić to, co jej się podoba i to, czego chce, a nie to, do czego zmusza ją rynek. Także no właśnie. Porozmawiaj sobie z nimi jeszcze tutaj i będziemy sobie grali wtedy, brzdąkali na gitarze może, albo na keyboardzie, czy coś w tym stylu. Dobra, także sobie porozmawiajcie. O, ty masz drugą umiejętność umiejętności komediowych, dokładnie. No, i oni sobie tutaj rozmawiają. To w ogóle, skąd ty kawę wytrzasnęłaś, laska? Ja też chcę kawę. Nie mam pojęcia, pewnie z kawiarni, tutaj u góry jest. Można sobie kawę wziąć, co?
No ewidentnie można sobie wziąć kawę, ale to kawę weźmiemy sobie potem. Na razie sobie tutaj porozmawiamy trochę. O 13 kończymy, także już mamy, tak naprawdę jesteśmy, tylko mamy 3 godzinki. Dobra, ale to nam się zaliczyło, mamy super zaliczony dzień, więc musimy nauczyć się czego? Musimy się nauczyć drugiego skilla, piano. Więc chodźmy piano, pianino sobie tutaj poprawmy, bo myślę, że to będzie najszybsze do zrobienia tak naprawdę to pianino. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. O, już ma pierwszy poziom, widzicie. No, także możemy się też uczyć w domu, także myślę, że mi będzie trzeba kupić gitarę z jej pieniędzy, ale na razie no nie mamy na to okazji, żeby jej kupić chyba gitarę, żeby się uczyła też w domu. No jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Będzie trzeba jakoś zarobić. Powiedzcie mi, jak możemy zarobić tutaj, czy co możemy zrobić tak naprawdę na studiach, no bo jakoś się zatrudnić dorywczo czy coś, może będziemy robili właśnie jakieś takie dorywcze prace. Ja no zastanowię się nad tym. A wy jak myślicie? Wy napiszcie mi, co myślicie o tym wszystkim. Dobra, jeszcze tak o 12 skończymy, żeby pójść tam i zebrać ten kamień jakiś taki, może 12:30. O, tutaj mamy też coś. Jeny, jakie to jest. Wow. Co to jest? To jest jakiś tutaj, jakiś wulkan w ogóle pseudo, ja nie wierzę. Dobra, ale to możemy zebrać. Dzień, aha, kończy się. Możemy wydłużyć też nasz dzień, więc zostaniemy trochę dłużej na tych studiach dzisiaj, chociaż po pierwszego dnia. Uznajmy, że Mia będzie tą dobrą uczennicą, chociaż pierwszego dnia, nie? Także zbierzmy to i będziemy się dalej uczyć gry na pianinie tutaj. Studia są po to, żeby się nauczyć. I mamy tutaj do wyboru do koloru rzeczy, więc możemy się tutaj faktycznie tych rzeczy nauczyć, tylko ja chcę zebrać to, bo to wygląda dosyć simanit. No nieźle. I co to, ile ten simanit kosztuje? 60. Aha. Nic ciekawego. Ale dobra, to przyda może nam się do tych studiów o ochronie środowiska. Wyślemy to później do rady. O nie. Dobra, będziemy się uczyć na tym. Wyślemy to później do tej rady właśnie. Oni nam powiedzą, to może będzie to jako coś, jako dobry projekt jakoś nam to wyjdzie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, pograjmy chwileczkę jeszcze. Aha, zarobiliście, pracowaliście kiepsko. No widzicie, oni jak widzicie tutaj słabo się uczą. Więc może obleją studia. No to będzie dosyć interesujące, jeżeli obleją te studia. Miejmy nadzieję, że Mija nic tutaj nie obleje i będzie się faktycznie uczyć. Tutaj jak widzicie, oni są niezłymi ziółkami tutaj. I faktycznie słabo jest tutaj z ich nauką, ale no cóż, nie kontroluję nimi, więc no tak pewnie będzie. Chociaż może, jakbyście chcieli, to też możemy nimi chodzić na studia, także napiszcie. Możemy na przykład jeden dzień Miją, jeden dzień którymś tam z nich. Też jest taka opcja, jeżeli chcecie oczywiście. Wy mi napiszcie wtedy, jeżeli byście chcieli, żebym też chodził nimi na studia i pokazywał, jak ich studia przebiegają właśnie. Co ty masz tutaj? Wypalenie jakieś muzyczne? Kiepsko grana muzyka. No kurde, no to jest każdy na początku. Czego się dziwisz tutaj, dziewczyno? Oj, nie przeklinaj. Wiem, że grają strasznie, ale nie przeklinaj, dziewczyno. Dobra, o której się kończy? Za 35 minut. Miejmy nadzieję, że od tego czasu Mia się nauczy. Chociaż tej drugiej umiejętności to chociaż coś będzie miała gotowe. Kończy się zaraz, ale się chyba nauczy, co? Czy nie? Mia? Nie zawiedź mnie. Mija, nie zawiedź mnie. No ewidentnie ona też jest słabo tutaj w klikaniu na klawiszach. Jej to Mija, ale zobaczycie, będzie na poziomie dosyć dobrym, jak już skończy. Dobra, wracaj do domu. Nie wykrzyż zakazane słowa, tylko wracaj do domu, dziewczyno. Dobra, kończy się już, teraz. Teraz się powinno skończyć. Dokładnie. Minuta? Tak, koniec dnia pracy. No właśnie, tu jest napisane, jeżeli, nawet jeżeli próbowałeś i dawałeś z siebie wszystko, nie mogłeś pojąć właśnie połowy tego, co mówiono i z czego się uczono, ponieważ nie studiowałeś tej książeczki z zadaniami dziennymi, także będzie trzeba się tym zająć, bo widzicie, no nie jest najlepiej z nami tutaj. Chociaż staraliśmy się, oczywiście, jak widzicie, Mia się starała, ale jednak nie mogła tego pojąć, no bo nie nauczyła się przed, bo jednak już to jest poważny kierunek, tu trzeba się uczyć, a nie, tu nie ma czasu na imprezę, tak jak my robiliśmy tutaj wczorajszego dnia. Okej, jesteśmy w domu i tak, zastanawiam się teraz, czy idziemy tutaj na ten uniwersytet na dzień poznawczy tak naprawdę, czyli do naszego drugiego kierunku studiów ochrony środowiska. Myślę, że nie warto. Dzisiaj powinniśmy zająć się tymi naszymi studiami pierwszymi. Czyli Mia tutaj ma swoją książeczkę, proszę bardzo, University Supplies, tutaj możesz się uczyć za to. I oni też się mogą uczyć, ale ja niestety nie wiem, czy mogę nimi kontrolować, chociaż wasze studia, no to kiepsko, kiepsko tutaj. To może chociaż poucz, chociaż dam im, żeby się trochę pouczyli, co? Tutaj jest coś jeszcze i tu była jeszcze jedna książka, gdzie się tu kładłem, dokładnie tutaj. Niech oni chociaż się trochę pouczą, to tak od 15 do 18 będzie godzina nauki, tak myślę. Godzina, znaczy 2-3 godziny nauki, żeby oni mogli sobie się faktycznie pouczyć. A nie wiecie, tutaj robić jakąś mamonę, żeby oni mi tutaj kurde nie wylecieli ze studiów, no bo to będzie przypał, nie? Także widzicie, Mia się teraz uczy.
I jak się nauczy nam, to będziemy mogli też tutaj sobie oczywiście z naszymi znajomymi porozmawiać, albo wyjść na miasto, albo wyjść do restauracji, czy coś. Zobaczymy jeszcze, czy starczy nam czasu do wieczora, jeżeli skończy, mija do 18, chociaż nie wiem, czy ona skończy. Może po prostu pójdziemy, a ona też w nocy jakoś się pouczy i po prostu będzie lekko niewyspana na dzień następny. Też to jest też opcja. Także o 18 zakończymy tutaj naukę i pójdziemy sobie do restauracji z naszymi przyjaciółmi, żeby sobie tutaj z nimi powiększyć kontakty. Oczywiście Mija stawia, bo ona to jest bardzo kontaktowa dziewczyna. Więc pójdziemy sobie tutaj do restauracji. To jest taka restauracja studencka. Jest tutaj. Tutaj jakaś starsza pani ją miała właśnie i tak już została tutaj. I studenci tutaj sobie właśnie przychodzą, bo to jest w ogóle promenada studencka. Ja wam nie opowiedziałem o tej dzielnicy. To jest taka specjalna właśnie. Mija tutaj wybrała. Może troszeczkę dalej od jej studiów, ale jest tutaj fajny właśnie ten akademik. Jest blisko tego drugiego kierunku, który jest tu właśnie, mieści się tutaj. No ale to też ten drugi kierunek są troszeczkę gorsze studia, więc no cóż. Dobra, uczymy się do 18. Dobra, jest 18. I będziemy wybierali się tutaj. Wybierz się, odwiedź restaurację, slogan, Laila Austin. Proszę. Okej, okay, jesteśmy. Jak widzicie, to jest taka faktycznie restauracja w takim studenckim klimacie. Więc dobra, weź tutaj, nie da się zamówić stolika? Czy jeszcze nikt nie przyszedł? Chyba jeszcze pani jest tu. O, poproszę stolik do naszej grupy. Sobie z nim pogadamy. Oni tutaj oczywiście są zdezorientowani, bo kurde, no Mija zabrała ich, kurde, wiecie, na... O, oni już poszli chlać, co? A nie, poszli rozmawiać z Justyną jakąś. Okay. O, ten, widzicie, ma coś do mi jednak, może jednak, kurczę, nie wolisz chłopców, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia. Jednak coś tutaj z nią zarywa, tamten poszedł rozmawiać z tą Justyną. Myślałem, że poszli chlać, bo tu jest bar. I mi się wydaje, że oni poszli właśnie pić driny. Wiecie jak to studenciki, nie? Sobie żyją. Dobra, gdzie wy tutaj mieliście zasiąść? O, macie fajny stolik. No to siadajcie i zamówimy tutaj. Oczywiście miejmy nadzieję, że wyjdzie nam po taniości wszystko. Restauracja. Zamów do stolika. Po taniości. Będziemy oczywiście tutaj jak najtaniej brać wszystko, naprawdę. No, także tak. Ale moc. Czy to jest drink? To jest piwo chyba, co? Dobra, dostańcie po piwku. Mija wam postawi piwo i weźmy tutaj coś takiego dobrego. Może coś fast foodowego. Co wy na łososia? Łososia dostaniecie. Wszyscy niech mają to samo, niech się nie czują poszkodowani. Mija tutaj stawia, 80 zł zapłacimy, to jest jeszcze znośnie. Jako tako, więc możemy to im dać, ale więcej nie. Dobrze, prosimy o łososia i właśnie o piwko tutaj. Sobie wbiją piwko i będzie właśnie tutaj na noc, na naukę, będą ich bolały łby. Także pięknie będzie. W ogóle tutaj nasza Laila jak się ubrała, nie pamiętam ich jeszcze. Trochę zbytnio nie pamiętam. A gdzie jest ten pan? Flirtujesz, już zarywasz, a myślałem, że będziesz chłopakiem Mii. Kurde, Bele, no cóż. Niestety chyba nie mam... O Boże, tutaj ewidentnie dziwni simowie na te studia przyjeżdżają. Ten pan ma ewidentnie fazę tutaj z malowaniem kolorów włosów, bo zgadujesz, naturalne ma czarne, no ale jak lubi się malować, no to niech się maluje. Ale matko boska, no ten to pan już faktycznie ma dosyć niezłą fazę z tym malowaniem tych włosów. No, no cóż. Jak tak ma, to niech tak ma. Dobrze. Gdzie jest moje żarcie? Studia, znaczy się. Kelner, gdzie jest moje żarcie? Chyba ten pan szef... O, tutaj jest któryś z waszych simów, prawda? Pamiętam go. To jest któryś z waszych simów. I tutaj też jest chyba któryś z waszych simów. Bo ta to nie, ale ta pani to mi się wydaje, że to jest któryś z waszych simów. Czy to nie jest któryś z waszych... Chyba tak. Także widzicie, wasi simowie sobie dorabiają w restauracji. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Czy ona nam niesie nasze te? Nasze... Nie niesie nam naszych żarełek. A czy ty nam dasz jeść? Restaurację? Zamów do stolika. No kurde, Bele. Jeszcze raz mam zamówić? Oj, nie rezygnuj ze stolika. Tylko zamów do stolika. Jeszcze raz zamówię. Piwo. Nie, no jest zamówienie, niby jest. A Mija już nam tutaj zesika się zaraz. Dobra, to chociaż nie wiem. Aha, idziesz siku. Dobra, no to później porozmawiaj z nimi, jak sobie się wysiusiasz. O, a idzie nasze zamówienie zaraz. No dobra, to wysikaj się. Nie wysikasz się. Łosoś i wypij. Trudno, później się wysikasz, jak zjesz. Jedzenie ważniejsze. No, także mają piwko. O, patrzcie, jak Mija się cieszy. O, już piwko idzie w ruch. Aha, a oni sobie tutaj jedzą. Patrzcie, byś trochę z nim porozmawiała, bo tak sucho tutaj trochę między wami jeszcze. Więc tutaj musimy wampirami. Tak, ask question może być. Czy z dobrej w ogóle jakości? Normalnej. No to jakoś dacie radę tutaj.
Zajmuj się posiłkiem, no porozmawiajcie sobie, kurde, nie ma na co czekać, kurde, byście sobie pogadali, a nie jakieś takie dzikusy siedzicie i nic nie robicie tutaj, no. O, tamci już wychlali piwo, Boże Święte, co alkoholicy. Już wstawi... O, ten też, już, Matko Święta, co to za chlaństwo tutaj się dzieje? Tylko Mia jakoś gada. Ewidentnie ona była tutaj, najwolniej je tutaj, bo oni już zjedli, a Mija tylko, widzicie, tutaj musi nadrobić pomiędzy nimi, może Mija ma słabą głowę i wiecie, nieprzyzwyczajona do takiego studenckiego trybu życia jest jeszcze, żeby wiecie, pić i raz, dwa i trzy, cztery i na ranie. Dobra, ale na jedzeni są, chociaż tyle, miejmy nadzieję, że polubicie Miję za to, że właśnie dała wam jeść. Dobra, no to Mija, idź jeszcze sobie tutaj do... skorzystanie z toalety i zamów drinki. Dla grupy. Napijcie się, a co wy tam? O Boże, nie, może nie te drogie, może te najtańsze. Dobra, słodka pikanteria chyba była najtańsza. Także zamów im driny, oni sobie przyjdą tutaj i będziecie sobie, oczywiście jak widzicie, to jest studenckie życie, tutaj nic nie powinno dzieje się tak jak powinno, tylko właśnie wszystko jest na odwrót, także weź driny, zamów. Aha. Tylko Mija mi się nie zesikaj, bo kurde bele, ja mi się coś wydaje, że ty się zeszczesz tu. Zeszczysz mi się, dobra, także niech ona idzie. Aż taka pijana jeszcze nie jesteś, żeby tutaj takie rzeczy mieć. O, dobra. Zaraz nam tutaj poleje. A gdzie jest czwarty? Ej. Wypito. Nie ma, laska. Chyba ona już nie pije, zobaczcie jakiego zeza tu robiła. O, ona już nie, Mija jeszcze może. No patrzcie, wzięła. Jak oni szybko to piją, czekaj, zamów drinka. Dla siebie zamów i weź sobie zamów drugiego drinka. Richport, o. Będziesz miała więcej takich rzeczy. Ja chcę Richport, im już kupiłaś najtańszego, to masz. Ty będziesz miała sobie nowe, bo oni sobie wypili wszystko. Widzicie, co są znajomi? Nie wiem, to jest masakra po prostu, więc tutaj, co tu się dzieje. Nie spodziewałem się tego, dobra. Okej, okay, no, rób ty drinka. Czy ty nie jesteś też jedną z tych? Justyna Buczak? Czy nie jesteś jedną z widzów? Simku? Chyba tak, napiszcie. Jeżeli widzicie tutaj waszych simów, to piszcie. Dobra, Mija, pij i będziemy wracać do domu, bo oni też ewidentnie wstawieni są. No pij. Nie gadaj, tylko pij, dziewczyno. Trzeba się jeszcze uczyć, jest 23, ja nie wiem jak ty to zrobisz. A nie możesz oblać studiów, oni tam wiecie, nara, ale Mija nie. Mija musi być dobrze wykształcona. No nieźle tutaj się dzieje. Dobra, jest. Dobra, to my wracamy do domu i dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, bo już jest właśnie czas na to, żeby ten odcinek skończyć. Napiszcie, jak wam się podoba pomysł, jak wam się podoba ta seria i czy będziecie sobie właśnie wgrywać moda ze studiami. I pamiętajcie, że jutro jest odcinek z modem ze studiami i napiszcie mi jeszcze, jak może mi je zarabiać i pamiętajcie o wysyłaniu simów na hashtag hashtag kosmostudia, aby dołączyli tutaj do naszej trójeczki, czwóreczki simów w ich akademiku. Dobrze, także widzimy się w następnym odcinku i siemanko.